Dzień dobry Państwu. Golden Ear Marshalla to specyficzny temat. Po latach okazało się, że Joseph nie jest konstruktorem, a jedynie implementatorem znanych wcześniej technologii. W tym filmie poznamy pierwszy z serii wzmacniaczy określanych mianem dla złotouchych. Pokażę Wam w międzyczasie tablicę, z której się dowiecie, jeśli zatrzymacie film, przeczytacie, jak ciężko być tym pierwszym. Po co więc przytaczam artykuł z 1950 roku i to z zastosowaniem transformatorów międzystopniowych? Przecież znanym motywem przewodni Marszala, ale nie tego od piecyków gitarowych, jest odwracacz fazy ze sprzężeniem krzyżowym. Może od razu do tego przejść? Pozwiedzałem ostatnio YouTube'a i doszedłem do wniosku, że jednak lepiej jest edukować niż przedstawić gotowiznę. Spotkałem się z opinią, że wzmacniacza lampowego nie trzeba mierzyć, bo nie pomiarów się słucha, a muzyki. I powiedział to producent Zawsze, ale to zawsze. Konstruktor musi być świadom tego, co chce uzyskać. W tym celu studiuje katalogi lamp, szuka odpowiedniego transformatora wyjściowego, sumiennie wyznacza linii obciążenia, przewiduje stan przeciążenia, a potem testuje prototyp. Nie zmienia czegoś, żeby popsuć, bo brzmi bardziej lampowo, czyli gra drugą harmoniczną i przeciąża siatkę ekranującą w ultraliniowym stopniu asymetrycznym. A dlaczego nie obciążenie rozproszone, które bardziej nadaje się do SE? Ano zrobiłby to, gdyby wzmacniacz porządnie policzył i przetestował i co najważniejsze miał wiedzę o tym, jak to zrobić. Ten artykuł, który dla Was przetłumaczyłem i nagrałem, pokaże Wam, jak trudne jest zaprojektowanie wysokiej jakości wzmacniacza lampowego. Chociaż dziś jest łatwiej, bo mamy takie właśnie doświadczenia inżynierów spisane na papierze, dla których lampy były powszechne. To nie znaczy, że wystarczy wziąć dowolny projekt z internetu i będzie świetnie grać. Niektóre lampy nie sprawują się dobrze w tych samych zadaniach, co ich siostry, i o tym będzie trochę w tym filmie. Artykuł ten ukazał się w Audio Engineering w kwietniu 1950 roku. Nosi tytuł For Golden Ears Only, co znaczy Tylko dla złotouchych. Napisał go Joseph Marshall. Omawia on szczegóły konstrukcji wzmacniacza, która jest zgodna ze standardowymi praktykami bez żadnych uproszczeń w celu zapewnienia najlepszej możliwej reprodukcji dźwięku. Stworzenie wzmacniacza audio, który zadowoli 99% słuchaczy, nie jest trudne, ale zasypanie luki między tą adekwatnością a perfekcją niezbędną do zadowolenia kilku superkrytycznych złotołuchych, to zupełnie inna sprawa. Założenie, że wszystko, co jest konieczne do uzyskania wysokiej wierności, to zapewnienie szerokiego pasma przenoszenia, było przez wiele lat dyskredytowane. Za podstawowe prawo można przyjąć, że akceptowalna szerokość pasma jest odwrotnie proporcjonalna do zniekształceń generowanych przez system. Aby uzyskać szerokość pasma obejmującą całe spektrum słyszalne, zniekształcenia systemu muszą być utrzymywane niemal na poziomie zera. Nieunikniony wniosek jest taki, że system audio mający na celu reprodukcję dźwięku z jak największym realizmem musi być projektowany w pierwszej kolejności z myślą o ograniczeniu zniekształceń do minimum, a dopiero w drugiej kolejności z myślą o szerokim paśmie przenoszenia. Przy dostępnych w latach 50. lampach i komponentach nie było sztuką uzyskać szeroką reakcję wzmacniacza na podawany sygnał. Jednak zmniejszenie zniekształceń do poziomu, który sprawi, że to pasmo będzie tolerowane, a co dopiero przyjemne dla ucha krytycznego, jest trudnym i wymagającym problemem. W 1947 roku autor skonstruował wzmacniacz laboratoryjny w celu zbadania problemu uzyskania maksymalnej wierności i minimalnych zniekształceń. Składał się z zasilacza o dużej wydajności, zdolnego dostarczyć dowolną kombinację napięć niezbędnych dla wzmacniacza domowego oraz z sekcji audio, który układ pozwalał na stosunkowo łatwą i szybką wymianę obwodów i lamp. Budowane mierniki zapewniały łatwy pomiar prądów anodowych i balansu lamp, a także napięcia wyjściowego zarówno na obciążeniach rezystancyjnych, jak i na obciążeniach głośnikowych oraz sieci rozgłoszeniowej. Wypróbowano i przetestowano dosłownie dziesiątki obwodów i modyfikacji Wykonano setki przebiegów częstotliwości i pomiarów zniekształceń, i wszystkie zostały sprawdzone za pomocą krytycznych testów subiektywnych. Wyłapywano zmniejszające się pozostałości zniekształceń, aż do momentu, którym nie można było osiągnąć dalszej poprawy. Te doświadczenia wyrażają się w opisywanym wzmacniaczu, reprezentuje najbliższe podejście do perfekcji, osiągnięte w ciągu trzech lat eksperymentów. I pan Joseph Marshall szczerze wierzy, że jest to najlepsze, co można było osiągnąć przy użyciu dostępnych lamp i komponentów w tamtym czasie. Urządzenie dostarcza 10 watów w dowolnym punkcie między 20 a 20 tysiącami herców przy zniekształceniach mniejszych niż 1%. Poniżej 8W zniekształcenia są tak małe, że nie da się ich dokładnie zmierzyć za pomocą dostępnego w tamtym czasie sprzętu. Zniekształcenia intermodulacyjne wynoszą około 1% przy mocy 10W i nieco ponad 2% przy mocy 15W, a powyżej tej wartości rosną bardziej lawinowo. Wszystkie te wartości dotyczą obciążenia głośnikiem. Pasmo przenoszenia jest w rzeczywistości znacznie szersze niż wspomniane przed chwilą 20 Hz-20 tysięcy Hz. Bez tłumienia basów, pisanego i uzasadnionego później, pasmo przenoszenia spada jedynie o 5 dB przy 5 Hz i o 3 dB przy 30 kHz. Konstrukcja jest całkiem niezawodna i można ją polecić każdemu, kto ma jakiekolwiek doświadczenie konstrukcyjne pod warunkiem, że nie wprowadza się żadnych zmian w obwodzie lub komponentach. Rzut oka na listę części pokaże, że całkowity koszt wzmacniacza nawet jeśli użyte zostaną komponenty zasilacza typu odbiornikowego, wyniesie około 75 dolarów. Dzisiaj to prawdopodobnie około 730 dolarów. Wypróbowano różne skróty i rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów. Autor sądzi, że nie pominął jakiegokolwiek rozwiązania z dostępnych i możliwych, ale całkowity koszt nadal stanowi znaczną oszczędność w porównaniu z komercyjnymi wzmacniaczami, których deklarowana wydajność jest zbliżona do tego modelu. Omówienie o z wyjątkiem kilku elementów, które mogą nieznacznie powodować unoszenie brwi, obwód i części są standardowe i konwencjonalne. W skrócie obwód składa się ze stopnia wejściowego asymetrycznego, transformatora międzystopniowego sterującego triodami przeciwstopnymi i transformatora międzystopniowego sterującego stopniem wyjściowym przeciwstopnym wykorzystującym triody. Wszystkie transformatory charakteryzują się jakością standardu nadawczego, a próby zastosowania tańszych transformatorów z modyfikacjami mającymi na celu skorygowanie niedostatków zakończyły się niepowodzeniem. W każdym stopniu stosowane jest pewne sprzężenie zwrotne. Dwustopniowa pętla sprzężenia zwrotnego obejmuje stopnie wyjściowe i sterujące. Blok sterownika ma również niewielką ilość prądowego sprzężenia zwrotnego ze względu na brak kondensatorów obejściowych katodowych, a stopień wejściowy ma ten sam typ prostego sprzężenia zwrotnego prądowego. Główna pętla zapewnia około 14 dB, a pozostałe po około 4 dB. To sprzężenie zwrotne powoduje wysoki poziom tłumienia głośnika i częściowo odpowiada za doskonałą reakcję na stany przejściowe. Omówmy sobie stopień wyjściowy. Wykorzystuje on lampy 4B4, autor w nawiasie do Pisał, że 6A5G dadzą niższy poziom uczenia, tylko trudno jest zdobyć. Stopień ten działa ze stałym napięciem polaryzacji, który jest uzyskiwany z prostownika selenowego zasilanego przez 6V transformator żarzenia, odwrotnie podłączony do napięcia żarzenia z głównego transformatora sieciowego. To widać na schemacie. Tutaj można też wyrzucić ten prostownik selenowy, nie stawić krzemowy, dalej mamy regulatory. Także tutaj nie jest to takie krytyczne. Filtr rezystancyjno-pojemnościowy może zastąpić pokazany dławikowo-pojemnościowy bez pogorszenia wydajności. Napięcie polaryzacji jest regulowane przez OA3, dawniej była to lampa VR75. Można to uznać za nadmierne wyrafinowanie, ale zdaniem autora tak nie jest. Po trzech latach monitorowania prądów anodowych lamp wyjściowych jest pod wrażeniem dużych wahań, jakie występują przy stosunkowo niewielkich zmianach napięcia siatkowego. Uważa on, że skutki tych zmian można zminimalizować przez zastosowanie stabilizacji napięcia. Co więcej, lampa stabilizatora napięcia jest skutecznym filtrem przydźwięków, a ponieważ rodzina lamp 6b4 charakteryzuje się co najmniej dość wysokim poziomem przydźwięku ze względu na konstrukcję włókna żarzenia, należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby ograniczyć ogólne przydźwięki do minimum. Aby zabezpieczyć się przed awarią napięcia polaryzacji, do wodu powrotnego żarzenia podłączony jest rezystor, który jest bocznikowany bezpiecznikiem 125 mA. Nagły wzrost prądu spowodowany awarią napięcia stałej polaryzacji powoduje przepalenie się bezpiecznika i włączenie w obwód rezystora katodowego, zapewniając działanie polaryzacji katodowej do czasu naprawy i przywrócenia stałej polaryzacji. Lampy 6B4 są symetryzowane za pomocą potencjometrów, które regulują napięcie polaryzacji zastosowanej do każdej lampy. Zauważmy, że lampy są zneutralizowane. Określenie neutralizacja często występuje w literaturze. Naprawdę nie wiem, jak to przetłumaczyć, więc pozostańmy przy tym słowie neutralization jako neutralizacja. A więc zauważmy, że lampy są zneutralizowane. Z doświadczenia autora nie tylko z tym wzmacniaczem, ale i innymi, które korzystają z tych lamp, wynika, że neutralizacja jest potrzebna. W tak dużym procencie przypadków, że równie dobrze można ją włączyć na początku. Nie jest konieczne idealnie neutralizowanie, jeśli podłączone są stałe kondensatory o pojemności około 17 pf. Nie ma potrzeby dalszej regulacji neutralizacji. Rodzina lamp 6B4 będzie wytwarzać pasożytnicze oscylacje przy najmniejszym czynniku wzbudzającym, jak można się spodziewać, biorąc pod uwagę wysoką pojemność siatka anoda wynoszącą 17 pf. Oscylacje pasożytnicze mogą nie być słyszalne i rzeczywiście mogą znajdować się znacznie powyżej w zakresie częstotliwości radiowych. Zwróćmy jednak uwagę co dzieje się z prądem anodowym po neutralizacji lamp. W połowie przypadków prąd zostanie zmniejszony. To wskazuje, że wystąpiły oscylacje lub przynajmniej regeneracja przy pewnej wysokiej częstotliwości. I to też łatwo zawsze sprawdzić jak oscylujecie wzmacniacz mocy. Jeśli dołączycie jakiś element wygaszający drgania lub obwód wygaszający drgania przy wysokich częstotliwościach i jeśli spadnie Wam w tym momencie prąd anodowy, znaczy, że te oscylacje gdzieś poza pasmem akustycznym występują. Jednakże, nawet gdyby nie istniały żadne pasożytnicze oscylacje, neutralizacja byłaby nadal wystarczająco pożądana z innych powodów, aby była warta jakiegokolwiek kosztu stałych kondensatorów. Neutralizacja poprawia admitancję wyjściową triot. Admitancja to odwrotność impedancji a tym samym poprawia charakterystykę wysokich częstotliwości. Zmniejsza także efektywną pojemność bocznikującą transformator międzystopniowy, co przesuwa szczyt rezonansowy z powodu indukcyjności transformatora oraz pojemności rozproszonej w górę do zakresu ponadakustycznego, zapewniając równiejsze i szersze pasmo. Stopień sterujący, we wzmacniaczu wykorzystującym lampy wyjściowe triodowe punktem krytycznym jest stopień sterujący. Autor jest przekonany, że większość problemów występujących we wzmacniaczach triodowych można przypisać temu blokowi, a także, że większość zniekształceń szczątkowych można przypisać temu blokowi, a nie stopniu wyjściowemu. Jednak zazwyczaj niewiele uwagi poświęca się temu stopniowi, zarówno w przypadku pierwotnego projektu, jak i podczas rozwiązywania problemów, gdy projekt nie spełnia oczekiwanych założeń. I tu macie drugą wskazówkę, gdzie szukać zniekształceń stopień sterujący lampomocy. Aby uzyskać maksymalną moc wyjściową z rodziny lamp 6B4, wymagany jest sygnał przekraczający 100V między siatkami. Katalogi lamp wskazują, że istnieje dowolna liczba lamp zdolnych wytworzyć napięcie wyjściowe 100V lub więcej w trybie push -bull. Jednak w praktyce bardzo trudno jest uzyskać tak duży sygnał sterujący bez zniekształceń, szczególnie jeśli stosowane jest sprzężenie zwrotne. Tym wzmacniaczu wysokiej jakości transformator łączy lampy sterujące z lampami wyjściowymi. Eliminując ten transformator, można by zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy, czego autor wielokrotnie się podejmował. Ale może on kategorycznie stwierdzić, że jeśli pożądana jest prawie idealna reprodukcja, oszczędności nie są warte powodowanych kłopotów. Jest rzeczą oczywistą. Choć być może niewiarygodną, że nie znalazł on żadnej kombinacji lamp i sprzężenia oporowego, które zapewniałoby niezbędny sygnał sterujący, zapewniający maksymalną moc wyjściową przy stałym obciążeniu bez nadmiernych zniekształceń. I do tego fragmentu odnosi się załącznik 1, który wam podam na samym końcu filmu. Lampami sterującymi są 6C4, zdecydowanie najlepsze spośród lamp testowanych do tego celu. Nie tylko łatwiej dostarczają wyższe napięcie sterujące, ale ich impedancja wejściowa. Jest niska ze względu na niską pojemność anody do siatki. Można to jeszcze bardziej zmniejszyć przez neutralizację krzyżową za pomocą stałych kondensatorów ceramicznych o pojemności 1,5 pikofarada. Nie jest konieczna regulacja neutralizacji. Neutralizacja jest szczególnie pożądana, jeśli używany jest mniejszy z wyszczególnionych specyfikacji elementów. Transformatorów wejściowych. Mają one stosunkowo niski punkt rezonansowy, a neutralizacja pomaga przesunąć go w górę. Sterowniki lamp wyposażone są w kontrolę zrównoważenia. Składa się ona z małego potencjometru w jednym z obwodów katodowych. Równowagę najłatwiej wyregulować, podłączając voltomierz między anodami i regulując zerową różnicę napięcia, najlepiej przy maksymalnym wysterowaniu. Autor odkrył jednak, że uzyskana w ten sposób równowaga statyczna nie jest wystarczająca do zapewnienia równowagi w pełnym zakresie dynamiki i częstotliwości. Tak naprawdę lampy pozostaną zbalansowane tylko w niewielkiej części zakresu. Aby zapewnić równowagę dynamiczną, we wspólnym obwodzie anodowym wbudowany jest dławik. Ponieważ ten dławik jest wspólny dla obu gałęzi, ma on tendencję do wyrównywania obu prądów anodowych stałych i wynikowy zmienny prąd sygnału, aby utrzymać ten stopień w klasie A, bez zmian w prądach anodowych, pętla sprzężenia zwrotnego. Pierwotnie autor wypróbował tego rodzaju sprzężenia zwrotnego, używając 10% sprzężenia z uzwojenia turnego na transformatorze wyjściowym. Jest to powszechna praktyka w przypadku TETROT. Takie transformatory jednak nie były dostępne w handlu podczas próbowania i testów tego wzmacniacza. Na potrzeby do tych eksperymentów autor zdobył jeden na zamówienie. Pomysł polegał na wyeliminowaniu przesunięć fazowych na końcach zakresu częstotliwości, spowodowanych obwodami rezystancyjno-pojemnościowymi. Pomysł ten został porzucony po wielu próbach choć z dużą niechęcią. Pożądaną część rezultatu udało się osiągnąć. Niestety nie bez niepożądanych efektów. Trudno jest wprowadzić tego typu pętle przez 2 stopnie ze sprzężeniem transformatorowym, a pętla musiała ograniczyć się wyłącznie do stopnia wyjściowego. Jednak 10% sprzężenie zwrotne do siatki stopnia wyjściowego zwiększa wymagane napięcie strójące o ponad 1 trzecią z około 110 do ponad 130 V siatka do siatki. To wręcz niewiarygodne, że tak dużej mocy nie da się dostarczyć bez Zniekształceń nawet przy zastosowaniu transformatora podwyższającego, a jednak okazuje się to faktem. 6C4 zbliżają się do tego bliżej niż jakiekolwiek inne lampy, ale one nawet generują mierzalne zniekształcenia przy maksymalnym wysterowaniu. Pomysł został więc porzucony po wypróbowaniu wielu kombinacji lamp i obwodów. Ponieważ wysterowanie jest punktem krytycznym we wzmacniaczu triodowym, oczywiste jest, że najlepszym punktem zastosowania sprzężenia zwrotnego jest wejście lamp sterujących gdzie najłatwiej jest skompensować różnice sprzężenia zwrotnego w wymaganiach dotyczących sygnału sterującego. Aby uniknąć dyskryminacji częstotliwości i nadmiernego przesunięcia fazowego w pętli sprzężenia zwrotnego, kondensatory są dużymi kondensatorami elektrolitycznymi, bocznikowanymi przez kondensatory papierowe, to zapewnia niską reaktancję zarówno przy niskich, jak i wysokich częstotliwościach. Ta pętla zapewnia około 14 dB sprzężenia zwrotnego bez zwiększenia problemu z sygnałem sterującym. Przy określonych transformatorach nie powinny wystąpić żadne problemy z pętlą sprzężenia zwrotnego. Transformator zapewnia współczynnik przykładni podnosząc 2 do 1, ale ponieważ pętla sprzężenia zwrotnego zwiększa wymagany poziom wejściowy do prawie 50 V, konieczne było dodatkowe wzmocnienie, aby podnieść poziom wejściowy wzmacniacza do około 1 V. W końcowej wersji modelu zastosowano kolejną 6C4 na wejściu. Jedynym godnym uwagi i punktem w tym stopniu jest zastosowanie OD3 albo VR150 w obwodzie anodowym. Lampa regulatora zapewnia trzy ważne dobre efekty. Po pierwsze, stabilizuje napięcie do tego stopnia, a ponieważ stopień wejściowy jest asymetryczny, jest to jedyny sposób na zapewnienie stabilnej, niezakłóconej pracy przy zmiennym napięciu sieciowym. Po drugie, lampa stabilizatora jest prawdopodobnie najlepszym ze wszystkich filtrów brumu. Po trzecie i najważniejsze, jest to najlepszy element odstrzęgający przy niskich częstotliwościach. Znacznie lepszy od dowolnej kombinacji dławika lub rezystora i kondensatora. Do wzmacniaczu, którego charakterystyka niskich częstotliwości spada poniżej 20 Hz, odstrzęganie jest niezwykle trudne i nawet jeśli nie ma efektu łodzi motorowej, czyli tego wzbudzania się charakterystycznego na niskich częstotliwościach, regeneracja jest wystarczająca, aby wytworzyć znaczne przeciążenie i przejściowe zniekształcenia, szczególnie gdy występuje pętla sprzężenia zwrotnego. Lampa stabilizatora zapewnia wystarczające odsprzęganie, dzięki czemu najniższa słyszalna częstotliwość nie będzie powodować żadnego sprzężenia zwrotnego, a przeciążenie zostanie zminimalizowane, chociaż na oscyloskopie pojawi się ślad przy 20 Hz. Dla transformatora wejściowego zastosowano równoległe dostarczenie sygnału wejściowego, a przełącznik zapewnia zmianę pojemności sprzęgającej. Z kondensatorem 100 nF uzyskujemy niewielki wzrost przy 70 Hz i ostro odcięcie poniżej 50 Hz. Z kondensatorem 500 nF otrzymujemy płaską odpowiedź do około 20 Hz i stopniowy spadek poniżej tej wartości. Aby uzyskać dobrą reakcję w stanach przejściowych, konieczna jest charakterystyka niskiej częstotliwości, która jest płaska poniżej słyszalności. Ale nie jest to takie zupełne błogosławieństwo, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości przy kondensatorze u mikrofarada wzmacnia szczę ma odpowiedź schodzącą prawie do prądu stałego. Będzie łatwo reagować na sygnały poniżej słyszalności, takie jak niska częstotliwość wytwarzania przy zaniku fal krótkich w odbiorniku radiowym lub sygnał wytworzony przez płytę gramofonową z niewycentrowanym otworem. Prawdą jest, że sygnałów tych nie słychać. A nawet nie da się ich zmierzyć na zwykłych wskaźnikach głośności. Jednakże mają one dużą amplitudę w porównaniu z sygnałem i kierują lampy wyjściowe w obszar klasy B ich krzywych roboczych, co łatwo wykaże miernik prądu anodowego. Nawet przy niskich poziomach sygnału, gdy sam sygnał ledwo wystarcza do zyskania mocy wyjściowej wynoszącej 10 mW lub mniejszej, i nie jest zniekształcony, niesłyszalny stan przejściowy powoduje niemal maksymalne zniekształcenia. Powoduje to bardzo poważne zniekształcenia intermodulacyjne pożądanego sygnału na poziomie odsłuchu, w którym w ogóle nie powinniśmy go mieć. Najlepszym lekarstwem jest ten przełącznik, który zmodyfikuje charakterystykę niskiej częstotliwości, aby dostosować ją do podawanego sygnału. Autor jest przekonany, że wiele problemów napotykanych w konstrukcjach wysokiej wierności wynika z reakcji na niesłyszalne sygnały których intensywność jest wystarczająco wysoka, aby wprowadzić lampy wyjściowe w tryb nieliniowy na poziomie 20 lub 30 dB niższym niż zakłada projekt. I o tym problemie także, powodowanym przebiegami wolnozmiennymi, mówił pan Crowhurst przy opisie swojego wzmacniacza sprzężonego bliźniaczo tego na dwóch transformatorach wyjściowych. W tym momencie możemy dodać, że współczesne urządzenia cyfrowe, stodzące z sygnałem do 20 Hz na dole pasma, mogą powodować problemy w. Pracy starych wzmacniaczy lampowych, które są niestabilne przy tych częstotliwościach. Strona wtórna transformatora jest bocznikowana przez rezystor, którego wartość powinna być dostosowana w celu uzyskania możliwie najbardziej płaskiej odpowiedzi i wyeliminowania lub zmniejszenia wszelkich wartości szczytowych, na które transformator wejściowy może mieć wpływ ogólnej odpowiedzi częstotliwościowej. Podsumowanie. Trzyletnie eksperymenty pana Josefa Marszala utwierdziły go w przekonaniu, że ten wzmacniacz jest tak dobrym wzmacniaczem do w domu, jaki tylko można zbudować przy użyciu dostępnych w latach 50. lamp i komponentów. Możliwe jest, że dodatkowe ulepszenia można uzyskać przez zastosowanie specjalnie zaprojektowanych transformatorów. Te zastosowane w projekcie są standardowymi produktami komercyjnymi. Wzmacniacz ten, działając z mocą 8 W jest zasadniczo pozbawiony zniekształceń i dlatego może być używany w laboratorium do celów pomiarowych. Niewielkie zniekształcenia szczątkowe w najwyższych 3 dB zakresu są nieistotne z osłuchowego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę dobry system głośników i źródło sygnału o niskim poziomie zniekształceń własnych, zapewnia to wysoki stopień realizmu i, co może ważniejsze, prawie brak zmęczenia uszu. I tutaj autor opisuje swoje doświadczenia z płytami gramofonowymi. Mogłoby być to szelakowe płyty. Na przykład najlepsze płyty gramofonowe brzmią prawie jak prototyp na żywo. Tylko, że bezpośrednie porównanie może ujawnić te różnice. Ze względu na brak pików rezonansowych we wzmacniaczu, poziom odtwarzania zarysowań przy dobrych przetwornikach magnetoelektrycznych jest dość niski. I przy najlepszych dostępnych nagraniach można zrezygnować z filtrów wysokiej częstotliwości pod warunkiem, że system głośnikowy nie ma wyraźnego szczytu charakterystyki w zakresie od 2 do 6 kHz, a słuchacz ma tolerancję na niewielką ilość zarysowań. DM faza jednak jest nadal konieczna. Sam wzmacniacz nie zagwarantuje doskonałej reprodukcji. Eksperymenty pokazują, że zniekształcenia maskują zniekształcenia, a eliminacja jednego jego składnika ujawnia inną, leżącą u jego podstaw warstwę. Wzmacniacz ten ujawni zatem zniekształcenia, które wcześniej były stosunkowo nieistotne. Na przykład detektor diodowy w odbiornikach AM będzie irytował przy tym wzmacniaczu. Co więcej, zbyt wiele stacji, zarówno FM, jak i AM, nadal zadawala się jedynie spełnianiem specyfikacji FCC w zakresie zniekształceń zamiast je poprawić. Duże zróżnicowanie charakterystyki zniekształceń płynów gramofonowych. Nie tylko konkurencyjny film, ale nawet wydania jednej firmy i odtwarzaniu jednego nagrania zostało zauważone przez wielu słuchaczy. Jednakże wzmacniacz ten zabierze słuchacza na najdłuższą podróż do perfekcji, a całkowity efekt, nawet uwzględniwszy wspomniane niedociągnięcia, jest wart kilkukrotną cenę dla każdego kogo uszy są na tyle złote, że irytuje nieadekwatność zwykłego systemu odtwarzającego. Niekształcenie nie zawsze się dodaje, z drugiej strony czasami się to mnoży. Eliminacja lub wirtualna eliminacja znacznej części wkładu wzmacniacza w odtwarzany sygnał zapewnia największą, prawie jedyną, poprawę w ramach naszych możliwości. Kiedy wystarczająca liczba audiofilii będzie posiadała sprzęt, który jawnie niedoskonałości materiału źródłowego, i wytworzy wystarczające zapotrzebowanie na ulepszenia, producenci i stacje radiowe będą zmuszeni go zapewnić. Kazanie ma na celu jedynie przestrzec, że wzmacniacz to tylko jeden z elementów, być może najważniejszy, i że sam w sobie nie wystarczy do zapewnienia doskonałej reprodukcji. I to jest koniec tego artykułu. Ja tak, patrząc na te ostatnie słowa, śmiem wątpić to Kazanie, ponieważ dzisiaj dochodzi do tego, że nawet w radiu nadaje się nam MP3. Nie ma już płyt gramofonowych odtwarzanych. W Stacjach radiowych są to pliki, bo tak wygodnie, bo tak szybko. Też muzyka nagrywana jest w taki, a nie inny sposób po to, żeby podczas odtwarzania z urządzenia przynośnego im jest smartfon brzmiała dobrze. I taka muzyka na sprzęcie stacjonarnym brzmi źle. Słyszałem też poirytowanie jednego z producentów sprzętu wysokiej jakości, że dzisiaj ludziom wystarcza monofoniczny głośnik bluetooth. Skoro ludziom to wystarcza, to należy rozpocząć produkcję takich głośników, a nie się oczyć na to, że takie ludzie mają gusta. W domu mego dziadka było tylko jedno radio, Major, taki monofoniczny odbiornik ustawiony na stację pierwszą, nadawaną na falach długich. Do dziś pamiętam czołówkę lata z radiem, gdzie tam w wielu językach ta czołówka się pojawiała, a sama audycja uprzyjemniała słuchaczom poranek. Dodatek A. Dane lampowe, które wskazują, że kilka triod może dostarczyć napięcie 100 V lub więcej w trybie push do obciążenia rezystancyjnego nie są błędne. Ale skupiają się jedynie na założeniach teoretycznych, które są trudne do spełnienia w praktyce. Zakładają na przykład, że lampy i obwód będą dobrze zbalansowane. Jedynym sposobem na osiągnięcie wystarczająco dobrej równowagi jest dopasowanie rezystorów i kondensatorów. I chociaż jest to dość proste, gdy pod ręką są wymagane instrumenty, jest to komplikacja, o której należy pamiętać. Ważniejszy jest jednak fakt, że przy stałej polaryzacji 6B4 wymaga rezystancji wejściowej nie większej niż 50 000 omów. Możliwe jest, że jeden lub dwa typy lamp mogłyby wytwarzać napięcie między siatkami o napięciu 100 V przy 50 000 omów, ale nie byłoby to łatwe i nie byłoby czynnika bezpieczeństwa, ponieważ stopień musiałby pracować na maksymalnej wydajności. Typ sterownika obciążonego w katodzie jest obiecujący, ale jego dostosowanie w celu uzyskania najlepszej wydajności jest dość trudne. Ponadto przy zastosowaniu sterownika obciążonego w katodzie problem sterowania jest przesunięty jedynie do przodu, w stronę wejścia. Do sterowników trzeba będzie dostarczyć znacznie więcej niż 100 V, nie biorąc pod uwagę pętli sprzężenia zwrotnego, a dostarczenie takiego sygnału w tym momencie nie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Wymaga także kolejnej pary sterowników napięciowych, a ich dodatkowy koszt sprawia, że oszczędności pieniędzy są bardzo niewielkie. Najłatwiejszym i najtańszym sposobem na osiągnięcie wysokiej wierności działania jest zbudowanie dobrego współczynnika bezpieczeństwa. Krytyczny stopień sterujący to miejsce, w którym najbardziej pożądany jest dobry współczynnik bezpieczeństwa. Dobry transformator zapewnia równowagę na poziomie 1% lub więcej, zapewnia dodatkowe wzmocnienie i upraszcza polaryzację. W skrócie, powoduje to lepszą wydajność i oszczędza większość bólów głowy. Dodatek B. Problem z odwracaczami fazy typu lampowego polega na tym, że nie można ich dynamicznie zrównoważyć. Z dwoma wyjątkami, o których za chwilę wspomnimy, wszystkie odwracacze fazy typu lampowego są niezrównoważone swojej charakterystyce częstotliwościowej. Te, w których druga sekcja uzyskuje napięcie z wyjścia pierwszej sekcji, są niezrównoważone na niskich częstotliwościach, ponieważ druga sekcja uzyskuje swoje wejście przez dwa obwody dzielące częstotliwości podczas gdy pierwsza sekcja uzyskuje swoje wejście tylko przez jeden. Te, w których obciążenie jest podzielone między anody i katodę, są niezrównoważone przy wysokich częstotliwościach z powodu różnic w pojemnościach anoda masa i katoda masa. Ten ostatni typ, którego asymetria jest korzystna, charakteryzuje się dodatkowo dużym upływem żarnika do katody. Wreszcie, ponieważ są to urządzenia sprzężone RC, trudno jest równoważyć bez użycia dopasowanych lub precyzyjnych rezystorów i kondensatorów. Tych, którzy mogą być sceptyczni do znaczenia równowagi w owodach sprzężonych herce, zachęca się do wykonania najpierw pomiarów zniekształceń na wzmacniaczu, w którym jeden stopień przeciwsobny sprzężony przez RC jest niezrównoważony o 10%, a następnie gdy stopień jest zrównoważony przez dopasowanie rezystorów. Wady te mogą nie być na tyle istotne w użytkowaniu, aby przeważyć zalety wynikające z niskiego kosztu, ale we wzmacniaczu dla złoto gdzie nawet najlepsze osiągane brzmienie nie jest perfekcyjne, dodatkowe przyrosty zniekształceń nie są zbyt poważne, aby je tolerować. Odwracacz fazy ze sprzężeniem katodowym, czyli tzw. Szmyta, nie wykazuje żadnego niezrównoważenia częstotliwości, jeśli jest właściwie używany. Jednakże, będąc urządzeniem sprzężonym przez RC, wymaga zrównoważenia lub dopasowania komponentów. Co więcej, napięcie żarnik-katoda jest wysokie, około 70 V. Można to skorygować stosując polaryzację ujemną dostępną w zasilaniu polaryzacji, ale mimo to asymetria resztkowa jest gorsza niż w przypadku dobrego transformatora. Najlepszy z odwracaczy fazy to opracowany w 1948 roku obwód ze sprzężeniem krzyżowym. Nie ma w nim asymetrii częstotliwości, chyba że wynika to z różnic w pojemności pomiędzy poszczególnymi lampami tego samego typu. Można go bardzo łatwo zrównoważyć, a dzięki bezpośredniemu sprzężeniu charakteryzuje się doskonałą charakterystyką w zakresie niskich częstotliwości. Wymaga kilku rezystorów i żadnych kondensatorów, a rezystory można bardzo łatwo dopasować. Wymaga jednak dwóch bliźniaczych triod, które zajmują więcej miejsca niż transformator, a koszt jest prawdopodobnie równie duży. Jedyną wadą w naszej aplikacji było to, że wzmocnienie 30 nie było wystarczające bez dodatkowego wzmacniacza do zapewnienia wysokiego napięcia wejściowego wymaganego przy użyciu pętli sprężenia zwrotnego. Ostatecznie autor powrócił do transformatora i wzmacniacza napięciowego jako prostego i bardzo zadowalającego rozwiązania problemu odwracacza fazy. Niemniej obwód opisany przez J.N. van Scoys w artykule Across Couplet Input and Phase Inverter. Jest najlepszy odwracaczem fazowym, jaki autor wypróbował, pod wieloma względami lepszy od transformatora. Na obwód ten przez cały czas patrzycie, bo jest on pokazany na tablicy. Ma on taką ciekawą zaletę, że obydwa wejścia mogą być użyte do miksowania dwóch różnych sygnałów wyjściowych. A jeśli zastosowany jest podwójny potencjometr i mamy wejście symetryczne albo źródło symetryczne, to w tym momencie można podłączyć się do obu siatek i obwód zapewni całkowite wyeliminowanie wszelkich przydźwięków pochodzących z linii. Źródła lub wywołanych innymi przyczynami. I to jest koniec tego artykułu. W kolejnych filmach przeanalizujemy kolejne konstrukcje pana Josefa Marszala, więc do zobaczenia wkrótce.